Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym niech będą przeżyciem i doświadczeniem każdego z nas dzisiaj również. Jest tak wiele różnych tematów godnych poruszenia. Jest tak wiele różnych zagadnień, na których moglibyśmy skupić naszą uwagę. Niemniej jednak wśród tej mnogości wierzę, że Duch Święty kieruje nasze serca w stronę pewnych pouczeń skierowanych przez apostoła Judę. Śpiewaliśmy we wstępnej pieśni słowa: już pora, bracie, się przebudzić. Czas wreszcie stawić czoło złu. W Jezusie życie swe odrodzić i w odrodzeniu służyć Mu. Pora przebudzić się, bowiem, wiecie, powstaje pewien dylemat, jeśli chodzi o kwestię naszej duchowej świadomości, i sam nieraz się zastanawiam, czy ja duchowo jestem śpiący, czy duchowo jestem przebudzony. Nie oceniam w tej chwili innych, bo nie mam takich kompetencji, ale nieraz mam problem z oceną samego siebie. Chociaż jako ludzie patrzymy nieraz na innych i w jakiś sposób staramy się ocenić, czy jestem duchowo śpiący, a może tak drzemiący, prawda, tak półśpiący. Słyszę wszystko, co się wokół mnie dzieje, ale tak chodzę na pół śpiąco. Czy jestem przebudzony? Może chyba nie chodzi o jakieś wypośrodkowanie pewnych rzeczy, ale wiecie, tak realnie patrząc, to mam wrażenie, że w niektórych dniach jestem przebudzony, a w niektórych dniach pozwalam sobie na drzemkę. Jedynym takim uspokojeniem, jakie z Ewangelii znajduję, o dziwo, w przypowieści o 10 pannach, znamy tą przypowieść, nie będę jej opowiadał, ile panien zdrzemnęło się? Wszystkie. To nie usprawiedliwia nas, absolutnie mnie, ale to mnie daje pewną nadzieję, bo wiecie, człowiek zmęczony potrzebuje czasami drzemki. Tylko że owe 5 panien, ja to nieraz mówię, formułuję tak, że mogły sobie pozwolić na komfort drzemki, bo miały olej w tych dodatkowych naczyniach. I to jest coś, co w jakimś stopniu uspokajało te 5 mądrych panien. Kiedyś w pewnym gronie dyskutantów, w pewnym gronie naszych braci, gdy mówiliśmy o stanie letniości laodycejskiej, nieraz przywołuję ten fakt, bo byłem wtedy zaskoczony takim spojrzeniem. Ktoś powiedział: my musimy być letni, bo by się proroctwo nie wypełniło. No, jeśli w ten sposób spojrzymy, no to no comments. A zatem w podobny sposób, gdy mówimy o naszym
o naszej, naszym duchowym czuwaniu, to uważam, że rzeczą konieczną dla każdego z nas jest właśnie zdawać sobie sprawę, że nasze życie upływa nieraz w chwilach większej aktywności, czasami w chwilach większej takiej ospałości, zmęczenia, może czasami trochę lenistwa. Więc ten apel, już pora, bracie, się przebudzić, jest wciąż aktualny. Moi drodzy, dzisiaj chcę skupić naszą uwagę na krótkich kazaniach Judy, apostoła, bowiem w swoim liście on kieruje szereg pouczeń bardzo krótkich, bardzo zwięzłych, bardzo precyzyjnych, wyciągając pewne lekcje z historii. Kazanie. Osobiście nieraz mówię, że nie lubię tego słowa, aczkolwiek tak przyzwyczailiśmy się określać tą część wspólnego nabożeństwa, kiedy jest zwiastowane słowo, ale kazanie wywodzi się z czasownika kazać, a kimże ja jestem, żebym wam coś kazał? Jestem bratem, może trochę starszym w wierze niż niektórzy, aczkolwiek niektórzy z was są jeszcze starsi ode mnie w wierze. Dlatego bardziej chcemy skupić się na słowach zachęty, niżeli na słowach kazania. Ale spójrzmy, otwórzcie list Judy, zerkniemy na kilka myśli tam zawartych. Już we wstępie. Juda, przedstawiając się z imienia tylko ze swojej osoby, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do, i teraz adresaci, powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Moi drodzy, słowa Judy skierowane są do ludzi powołanych. Powołanych. Do czego? Do czego jesteśmy powołani? Czy czujesz się powołany? Czy wywiązujesz się ze swojego powołania? Juda nie formułuje, akurat nie precyzuje tego celu powołania, ale myślę, że on doskonale rozumie i zakłada, że czytelnicy wiedzą, do czego zostali powołani. Siostro i bracie, czy wiesz, do czego jesteś powołany? Te powołania są, obejmują różne aspekty naszego życia. I jest powołanie, którym wszyscy jesteśmy powołani. Jest coś, do czego zostaliśmy wszyscy powołani, bez wyjątku. Ale są pewne zadania, do których te powołania zostały rozdzielone. Jeden został powołany do nauczania, inny do zarządzania, ktoś inny został powołany do szczególnego życia w modlitwie. A więc nie wszyscy do wszystkiego. Ale myślę, że zgodzicie się ze mną, iż Juda mówi o pewnym powołaniu, którym jesteśmy wszyscy powołani. A tym powołaniem, czy celem tego powołania jest świętość. Bo wy, bracia, do świętości powołani jesteście.
Nie bójcie się zatem świętości. Niech was to nie zniechęca i nie przeraża. I nie mówcie, to jest chyba nierealne w moim życiu. My do świętości zostaliśmy powołani. I zostaliśmy umiłowani. Juda tak to formułuje. W Bogu Ojcu umiłowanych. Czy czujesz się kochany? Czy czujesz się kochany? Bo miłość to jest to, co się czuje. Miłości trudno dostrzec wzrokiem, aczkolwiek też można miłość zobaczyć. Miłość można usłyszeć. Miłość odbieramy wszystkimi zmysłami, ale przede wszystkim sercem, przede wszystkim czujemy tą miłość. I dalej w tym życzeniu Judy są trzy rzeczy. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Z długiej listy różnych życzeń, jakie przy różnych okazjach apostołowie kierowali, Juda wymienia trzy: miłosierdzie, pokój i miłość. Kochani, moje pytanie, być może niektórzy z was wiecie, czym się różni miłosierdzie od miłości? Czym się różni miłosierdzie od miłości? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Kto wie, czym się różni miłosierdzie od miłości? No miłość tak samo jest związana z łaską i przebaczeniem. Ktoś jeszcze chciałby podzielić się swoim spojrzeniem? Nie ulega wątpliwości, że miłosierdzie i miłość różnią się między sobą, bo wymieniane są obok siebie. A może tak koncentrując się na sformułowaniu Judy, to miłosierdzie i miłość podzielone są pokojem, czyli niejako między miłosierdziem a miłością jest pokój, albo inaczej pokój łączy miłosierdzie i miłość. Oj, miłosierdzie ograniczone. Proszę. Otworzyłam Wikipedia. Tak. Ale miłość, nie wiem, czy miłość nie jest najważniejsza, bo miłość jest dokładnie tym samym. Trudno powiedzieć, że miłość nie jest okazaniem łaski, czy współczucia, czy aktywności, czy czegokolwiek. Ta definicja z Wikipedii jest niewystarczająca, a wręcz trochę myląca. Miłość też ma związek z prawem. Wypełnieniem prawa jest miłość. A dlaczego miłosierdzie bez miłości nie może istnieć? No to jeżeli kocha, to niepotrzebne jest miłosierdzie. No ktoś tam powiedział, że może to jest jedno i to samo, czyli jakby synonim, określenie tego samego drugimi słowami. Powiem wam, proszę jeszcze tam Halinka. Człowieka takim, jak
Dziękuję bardzo, ale to samo dotyczy miłości. No, to, co siostra Halinka powiedziała, to dokładnie to samo dotyczy miłości. Czym zatem jest miłosierdzie? Odkryję przed wami pewną rzecz. Może sięgnijmy, czy skoncentrujmy się na pojęciu miłości. Miłość to co najmniej duet. Miłość to uczucie odwzajemnione. To jest miłość. Miłość okazana i miłość odebrana. Pełna relacja. Powiem może troszkę satyrycznie, nie tylko do tanga trzeba dwojga. Przede wszystkim do miłości trzeba dwojga. Miłość to uczucie odwzajemnione. I Pan Jezus powiedział, jeśli wy kochacie tych, którzy was kochają, cóż nadzwyczajnego czynicie? To czynią również poganie. To czynią ludzie w świecie. Takie relacje są między ateistami, którzy odrzucają Boga. Natomiast w jednej z wypowiedzi czytamy na górze błogosławieństwa, Pan Jezus powiedział, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, dobrze, a przy innej okazji Pan Jezus powiedział, bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz, który jest w niebie, a wtedy będziecie synami Bożymi. Miłosierni. Czym zatem jest miłosierdzie i czym różni się od miłości? Miłość, jeszcze raz powtarzam, to uczucie odwzajemnione, a miłosierdzie to miłość do nieprzyjaciół, którzy nie odwzajemniają miłości. I to jest Boża cecha, i tylko Bóg może uzdolnić człowieka, bowiem w naszej ludzkiej naturze jest kochać tylko tych, którzy nam odwzajemniają. Ale jeżeli ja okazuję komuś miłość, a ten nie tylko nie odwzajemnia, ale jeszcze w policzek da, no to w imię czego ja mam go kochać? To i ja się odwracam. A Bóg mówi, kochajcie tych, którzy was nienawidzą. Módlcie się za tymi, którzy was prześladują. Widzicie, Bóg okazuje miłosierdzie, czyli to jest miłość z jednej strony nieodwzajemniona. Ale Bóg nadal tą miłość okazuje, mimo że ona jest nieodwzajemniona. Bo w ten sposób Pan Bóg chce rozpalić w człowieku miłość, żeby ona została odwzajemniona. I wtedy jest zwycięstwo. Gdy udaje się, ale niestety nie w każdym sercu ta miłość zostaje rozpalona. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale są słowa jedno takie bardzo uczuciowe życzenie wyrażone przez Pana Jezusa. Wy znacie te słowa, cytuję je. 12 rozdział, werset 49, tylko 49. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżeżbym pragnął, aby on już płonął. Ogień jest ma podwójną symbolikę. Ogień jest żywiołem. My wiemy, że ziemia ta została odłożona na dzień sądu, gdzie ogień oczyści tą ziemię. Ale tenże ogień jest użyty również jako symbol miłości. Z pewnością, kiedy Pan Jezus mówi, że przyszedłem rzucić ogień i wyraził pragnienie, żeby ten ogień płonął, na pewno nie miał na myśli ognia sądu ostatecznego. Bo to nie jest Bożym pragnieniem, aby ktokolwiek w tym ogniu spłonął. Bożym pragnieniem jest, aby ten ogień rozgrzał twoje chłodne serce,
Bożym pragnieniem jest, aby ten ogień oświetlił drogę Twojego życia. Bo dwie nieoderwalne, nierozerwalne cechy ognia są nam dobrze znane. Ogień daje światło i ogień daje ciepło. Nie ma tych cech bez ognia, nie ma ognia, który by nie miał tych cech. Nie ma zimnego ognia. Dlatego Pan Jezus przyszedł, aby rzucić ten ogień i Jego pragnieniem jest, żeby ten ogień, ta miłość z Jego, inaczej, miłość, czyli to miłosierdzie, miłość nieodwzajemniona, żeby rozpaliła ogień w sercu drugiego człowieka, żeby ta miłość została odwzajemniona. Dlatego Juda mówi, miłosierdzie, najpierw Bóg okazuje miłosierdzie. Bo Bóg kocha człowieka, który go absolutnie nie tylko nie kocha, jest mu obojętny, ale nawet go nienawidzi. Bóg kocha tych, którzy pięścią przeciwko niebu wygrażają. Bóg ich kocha, prawdziwie kocha i nie przestaje ich kochać. Boża miłość jest taka i to jest właśnie miłosierdzie. Dlatego zastanówcie się, przemyślcie, rozważcie, czy umiecie okazywać miłosierdzie? Bo jeśli okazujecie miłość, czyli kochacie tych, którzy was kochają, cóż nadzwyczajnego, poganie też to robią. Ale jeśli będziecie miłosierni, jak Ojciec wasz w niebie, synami Bożymi będziecie nazwani. Dlatego Juda zwraca uwagę na te dwa aspekty i rzeczywiście między tymi dwoma niezmiernie ważnymi uczuciami, powiem, łącznikiem jest pokój. Jest pokój. Bo miłosierdzie to wyciągnięta ręka do pojednania. Miłosierdzie to oferta pokoju. To oferta pokoju. I wynikiem miłosierdzia ma być miłość. Ma być miłość. Dlatego Juda życzy nam, aby miłosierdzie, pokój i miłość były naszym udziałem w obfitości. Nie w minimalnym jakimś tam stopniu, ograniczonym, w obfitości. Chrystus powiedział, ja przyszedłem, aby życie miały i aby miały życie w obfitości. Pamiętacie te słowa z Ewangelii? Pan Jezus, używając obrazu ogrodniczego, mówiąc o sobie jako o winnym krzewie, a o swoich uczniach jako latoroślach, mówi, że on oczekuje od tych latorośli, aby przynosiły owoc, tak troszkę, wystarczy minimum, w obfitości, aby obfitszy owoc przynosiły. Bóg tego pragnie. Czy ty też tego pragniesz? Wiecie, podoba mi się to słowo. Zobaczcie, jak one się łączą, jak one wzajemnie się wzmacniają. Juda życzy nam, mnie i tobie, aby miłosierdzie, pokój i miłość były twoim udziałem w obfitości. Czy nie odwracasz się czasami od kogoś, kto nie odwzajemnia ci miłości? Wiecie, diabeł wymyślił stuprocentowo skuteczną metodę zniechęcenia ludzi do dobroczynności, do okazywania miłości. Właśnie niewdzięczność. Bo gdy jesteś dobry dla kogoś, a tu jeszcze dodam tylko, że pamiętajcie, dokładnie ta sama relacja zachodzi między słowami dobro i dobrotliwość. Dobry, dobro to jest odwzajemnione. Ja okazałem tobie dobro, ty odwdzięczyłeś się dla mnie dobrem. Ale dobrotliwy człowiek to jest ten, który jest dobry wtedy, kiedy dając chleb otrzymuje kamień.
I diabeł skutecznie wymyślił taką metodę. Mówi, zabraniać komuś dobroczynności to nie przyniesie efektu. Ale jeżeli człowiek X, jakikolwiek, Jan, okazuje dobroć drugiemu Y, Karolowi, oczekuje przynajmniej wdzięczności, prawda, podziękowania. Ale okazał dobro, pomógł, a ten drugi nie odwzajemnił mu, nawet nie podziękował, ale wręcz go jeszcze kopnął. No więc pomyślał sobie, no raz mogło się zdarzyć. No ale gdy drugi raz taka sytuacja, gdy trzeci raz dostanie w policzek za dobro, no to w końcu pomyślała, w imię czego ja mam cierpieć. I dlatego pamiętajcie, że właśnie obserwacja życia doprowadziła do sformułowania pewnych zasad, którymi się kierujemy w przysłowiach wyrażonych. Kto ma miękkie serce, nie będę kończył, musi mieć coś innego twardego. Albo inne powiedzenie, nie rób drugiemu dobrze, nie będzie tobie źle. Bo rzeczywistość, obserwacja życia polega na tym, że niestety, ale nie okazujemy wdzięczności, a nie odbierając wdzięczności za dobroczynność, blokujemy swoją dobroczynność. Dlatego, moi drodzy, to jest to życzenie Judy, aby to było naszym udziałem w obfitości. Nie zniechęcajcie się tym, że ktoś jest niewdzięczny. Wzorujmy się na Panu Jezusie. On dodaje siły, on pomaga pokonywać te przeszkody i być nadal dobrym, okazywać nadal miłość nieodwzajemnioną, czyli być miłosiernym. Dalej Juda w sposób tak bardzo serdeczny, taki ciepły zwraca się i mówi umiłowani, umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, przypomnieć, zachęcić, zwrócić uwagę, abyście podjęli, a tu znów bez szkody dla tekstu, bardziej zwracam uwagę na tryb continue, na tryb kontynuujący, abyście podejmowali walkę. Bo to jest nasza codzienność. My tą walkę nie podjęliśmy raz, ale my tą walkę podejmujemy wciąż. Walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Moi drodzy, gdy mówimy o walce, to chcę zwrócić uwagę na dwa rodzaje walki. Kiedyś ktoś przysłał mi zachwycony pewnym przemówieniem jednego z protestanckich mówców, który zachwycał się zwycięstwem Pana Jezusa, jakie dokonał za nas. I podkreślając, że zbawienie, które otrzymujemy, jest niezbywalne, nieutracalne, że jesteśmy zbawieni na zawsze, że możemy zachwyceni spocząć w Panu Jezusie, odpocząć, bo On za nas walczy. On za nas zwyciężył, On już osiągnął zwycięstwo i my nie musimy walczyć. My tylko wystarczy, że w Chrystusie znajdziemy odpoczynek i możemy założyć ręce i cieszyć się zwycięstwem, które On za nas osiągnął. Kochani, niech nie ulega wątpliwości, że Chrystus za nas zwycięstwo osiągnął. To nie ulega wątpliwości. Ale czy to zwycięstwo Chrystusa za nas
zwalnia nas od prowadzenia walki. Kochani, nie zapomnijmy o liście do Efezjan, rozdziale szóstym, gdzie od 10 wersetu czytamy słowa dobrze wam znane, kiedy apostoł Paweł apeluje i mówi: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bardzo podoba mi się ten zwrot w końcu, bo wiecie, gdy w naszej potocznej mowie, kiedy używamy takiego zwrotu, gdy mówimy coś raz, drugi, trzeci, powtarzamy, wtedy używamy zwrotu: w końcu zrób to. W końcu weź się w garść. Ten zwrot przewija się zarówno w listach Pawła, jak i w listach Piotra. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami w powietrzu i tak dalej. Wow. Czyżby Paweł nie wiedział, że Chrystus za nas osiągnął zwycięstwo i my możemy założyć sobie ręce i tylko spoczywać w Chrystusie, bo On wszystko za nas wykonał? Być może Paweł nie wiedział o tym. I dlatego Paweł mówił, że wierzący w Chrystusa mają podjąć walkę, mają uzbroić się. I bój toczą nie z krwią i z ciałem. Moi drodzy, w liście do Hebrajczyków znajdujemy również pewną informację w 12 rozdziale, werset 4, kiedy autor listu do Hebrajczyków mówi o tym naszym codziennym życiu, codziennym zmaganiu. To w 4 wersecie jest słowo: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Widocznie autor listu do Hebrajczyków też nie wiedział o tym, że Chrystus za nas osiągnął zwycięstwo i my możemy spocząć na laurach i powiedzieć: Panie Jezu, dziękujemy, że Ty za nas zwyciężyłeś, my już jesteśmy bezpieczni i spokojni. Chrystusa zwycięstwo jest bezdyskusyjne dla nas, abyśmy wstępowali w Jego ślady i również z Chrystusem walczyli, z Chrystusem zwyciężali. Bowiem Księga Objawienia wielokrotnie w poselstwie do 7 zborów, każde poselstwo kończy się obietnicą: zwycięzca, zwycięzca, zwycięzca. A tu posłużę się, czy przypomnę pewne zdanie jednego z polskich mężów stanu, Tadeusza Kościuszko bodajże, który powiedział takie zdanie, że zwycięzcy nie rodzą się w pałacach królewskich ani w biednych wiejskich chatach. Zwycięzcy rodzą się na froncie walki. I nasze życie jest walką. Jest walką z przeciwnikiem, jest walką przeciw, ale Juda mówi o innym rodzaju walki. W tym 3 wersecie Juda mówi, zachęca, abyśmy podejęli czy podejmowali walkę o wiarę. Walkę o wiarę. Moi drodzy, moglibyśmy długo przytaczać szereg przykładów ilustrujących różnicę walki z i walki o. Walki o. Juda tutaj zwraca uwagę na ten aspekt walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. A więc to słowo zachęty, chrześcijańskie życie, to życie
waleczne, to walka, walka przeciw i walka o. I dlatego w świetle tych myśli wstępnych dalej Juda rozwija myśli i w czwarty werset mówi, bowiem wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie. Wkradli się pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Godne uwagi, każda tutaj cecha jest niezmiernie precyzyjnie określona. Kiedyś, dawniej jeszcze myślałem, że bezbożni ludzie to ateiści. To ludzie, którzy negują istnienie Boga. To ludzie, którzy odrzucają Boga. Ale pod wpływem wielu obserwacji, rozmów, przeżyć zrozumiałem, że bezbożni ludzie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, głośno, pięknie śpiewać, że bezbożni ludzie mogą pięknie się modlić, a nawet stawać za kazalnicą i nauczać innych. Być może ktoś powie, jak to jest możliwe, ale poprzestanę tylko w tej chwili na tym stwierdzeniu, bowiem człowiek bezbożny to ten, który porównany został w przypowieści o dwóch budowniczych do budowniczego głupiego. To ten, który słucha, a nie wykonuje. To ten, który czyta Biblię, ale żyje po swojemu. To ten, który łaskę Boga obraca w rozpustę. Co to znaczy łaskę Boga obracać w rozpustę? To między innymi twierdzenie, że Pan Bóg w swej łasce przebaczać będzie bez końca, bez końca, bez końca. To obracanie łaski Bożej w rozpustę to pojęcie, że ja mogę sobie folgować i mogę grzeszyć, bo łaska Boża obmyje mnie od wszelkiego grzechu. Obracanie łaski Bożej w rozpustę to między innymi twierdzenie, że raz zbawiony na zawsze zbawiony i możesz zupełnie zamknąć oczy, być spokojnym, nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo utraty zbawienia. I przed takimi właśnie nauczycielami ostrzega Juda, bowiem piąty werset właśnie wyjaśnia ten problem. Na czym to polega? Piąty werset. Chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wprawdzie wybrawił lud z ziemi egipskiej, a następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. A więc, moi drodzy, raz zbawiony, nie na zawsze zbawiony. Wyprowadzony z niewoli egipskiej nie równa się wprowadzony do ziemi obiecanej, bo po drodze mogli zginąć i wielu zginęło. Dlatego to jest krótkie kazanie z historii. I dalsza treść tego listu Judy dotyka pewnych zdarzeń z historii, imion, życiorysów przypomnianych ku przestrodze. Bowiem Pan Bóg uczy nas, przekazuje swoją wolę w Piśmie Świętym trzema sposobami. Zapamiętajcie, to się przyda. Pierwszy, najprostszy, najłatwiejszy sposób to jest nauka wprost. Miłujcie się. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Co tu nie zrozumieć? To są przykazania. Nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył.
Czci ojca i matkę i wszelkie inne. To jest nauka wprost, które potrafi zrozumieć nawet małe dziecko, gdy zaczyna łapać i rozumieć słowa. To jest nauka wprost. To jest nauka dla małych dzieci. Drugim sposobem, w jaki Bóg uczy nas, to jest historia. Łacińskie powiedzenie znamy wszyscy, przetłumaczone na język polski: historia jest nauczycielką życia. Ale smutne spostrzeżenie jeden z współczesnych historyków sformułował, że historia uczy nas jednego, że jako ludzkość niczego się z historii nie uczymy. To jest smutne. Historia ma nas czegoś uczyć, a więc zdarzenia, życiorysy, postacie mają nas czegoś nauczyć. I właśnie list Judy w dalszej swojej treści wykorzystuje ten sposób nauczania. Odwołuje się do historii, do wydarzeń z historii całego narodu. Odwołuje się do Sodomy i Gomory, werset 7, do aniołów, do buntu aniołów. Prawda, czyli do tej genezy, do tego prawdziwego początku zła. Potem przypomina Sodomę i Gomorę, werset 7, 8. Potem walkę Michała z diabłem spierającym się o ciało Mojżesza. Interesująca lekcja z historii. I dalej w wersecie 11 wypowiada: biada dla ludzi, którzy idą drogą Kaina. Co to znaczy droga Kaina? Żeby nauczyć się czegoś, trzeba znać tą drogę Kaina, żeby nie iść drogą Kaina. Dalej, pogrążyli się w błędzie Bileama dla zapłaty. A, sprzedajny człowiek. Chwiejny. Ktoś powiedział, że dzisiaj można sprzedać i kupić każdego człowieka, tylko zależy od wyznaczonej ceny. Czy nie jesteś sprzedajny? Wiecie, sprawozdanie Biblii mówi o tym, że nawet prorok Boży, bo Bileam był bez wątpienia Bożym prorokiem, łapówka go zaślepiła. A kiedy pierwsi posłowie przyjechali i zaoferowali pomoc, Bileamowi oczy się zaświeciły. No co prawda niezadowolony z werdyktu Bożego odprawił posłów, ale dał im do zrozumienia, że gdy król Balak da większą nagrodę, to się skusi i przyjdzie. Dlatego Balak dał dwukrotnie większą zapłatę, posłał drugich sług. Zadziałało? Zadziałało. Biada tym, którzy pogrążyli się w błędzie Bileama. Moi drodzy, to jest niebezpieczeństwo, które grozi nam dzisiaj. Dalej, biada, bo to jest w tym 11 wersecie, przykład Korego czy Koracha. Pamiętacie z historii biblijnej, na czym polegał ten problem? To jest lekcja z historii. Dalej używa Juda mocnego słowa, że tacy ludzie są zakałą na waszych ucztach miłości. Wow, mocne słowo. Mocne słowo. My wiemy, co znaczy słowo zakała. Wiecie, od czego to słowo pochodzi? Wiecie od czego? W rdzeniu tego słowa jest kał, nieczystość. Dalej porównuje ich do tych, którzy tuczą siebie samych. Porównuje ich do chmur unoszonych wiatrem bez wody, drzewa jesienne nierodzące owoców, wściekłe bałwany morskie wyrzucające hańbę swoją. Niektóre przekłady oddają kał i błoto.
błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Enoch, a więc to nic nowego. To nie jest wynalazek XXI wieku. Ten problem występował od dawien dawna. I w wersecie 16 mamy pewną bardzo również ostrzegawczą myśl. Są to ludzie biadający nad swoim losem. Ludzie biadający nad swoim losem. Myślę, że tego zwrotu też nie potrzeba przybliżać. Myślę, że jest on dosyć czytelny. Dalej, kierujący się swoimi pożądliwościami. Mnie się to podoba, ja to lubię, ja to chcę. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Schlebiają ludziom. Lecz wy umiłowani, i teraz Juda kieruje w zupełnie inną stronę uwagę swoich czytelników. Lecz wy umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, że w czasie ostatecznym wystąpią tacy szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. Moi drodzy, ci ludzie wywołują rozłamy, są zmysłowi, nie mający ducha. Pozwolę sobie tutaj rozwinąć tą myśl, dlatego że rozumiem Judę, który powiedział nie mający ducha Chrystusowego, chociaż tego przymiotnika nie ma. Pamiętamy w liście do Rzymian w rozdziale 8, tam Paweł pięknie to mówi, kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Apostoł Jan z kolei ostrzega przed różnego rodzaju duchami, zwodniczymi duchami. I wiecie, ja tylko przywołam jedno słowo, również teraz słowo, lekcję z historii, obcy ogień. Kojarzycie takie słowo z lekcji z historii? Z kim ono jest związane? Obcy ogień. Kochani, my dzisiaj również, zauważam, jesteśmy skłonni fascynować się ogniem niezależnie od źródła, z którego pochodzi. Ważną rzeczą jest, abyśmy rozróżniali ogień pochodzący od Boga i obcy ogień. Bowiem ci dwaj odważni kapłani, którzy znali przepis, że ofiara ma być zapalona ogniem ze świątyni, pomyśleli, a przecież jak my sobie tu wykrzeszemy na dziedzińcu ogień, to tak samo ten ogień pali, jak i tamten ogień pali. Cóż za różnica? Różnica jest. Bracia i siostry, to lekcja z historii, abyśmy byli ostrożni na temat obcego ognia. I dalej 20 werset, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Tu mamy powrót do miłosierdzia, bowiem w naszej ludzkiej naturze bez Boga nie umiemy okazać, odwzajemnić się miłością. I dlatego wciąż dzięki Panie Jezu, że Ty okazujesz nam miłosierdzie. Dzięki Panie Jezu, że przebaczasz mi moje zachowanie, kiedy zachowałem się
niegodnie, kiedy sprawiłem ci przykrość, kiedy wypowiedziałem słowa, jakich nie powinienem powiedzieć, kiedy z moich ust wyszły słowa, które nigdy nie powinny wyjść. Zachowajcie siebie samych. Dalej udziela wskazówki społecznej. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. A to jest cecha miłości i miłosierdzia. Litość jest z jednej i z drugiej strony. Wyrywając ich zgodnie, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Mocne słowa. I w podsumowanie to słowo obietnicy. Temu, który was może ustrzec od upadku. Temu, który was może ustrzec od upadku. Twoja samokontrola jest niewystarczająca. Moja asceza jest niewystarczająca. Moje wyrzeczenie jest niewystarczające. Czy to znaczy, że ja nie mam walczyć ze swoimi słabościami, wadami, skłonnościami? Mam walczyć. Mam walczyć. Ale nie sam. Nie sam. Bo jeśli będziesz próbował walczyć sam, będziesz pokonany. Będziesz pokonany. Ale temu, który was może ustrzec od upadku. Ale pamiętajcie, Chrystus może ustrzec mnie od upadku wtedy, gdy ja z Chrystusem podejmuję tą walkę. I stawić nieskalanych z weselem przed obliczem sławy Twojej. Swojej chwały. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Niech to życzenie apostoła Judy i tych kilka krótkich kazań zawartych w jego liście będą motywacją, zachętą, napomnieniem, w zależności od tego, co potrzebujemy, pobudzeniem nas, przebudzeniem, potrząśnięciem, hej, obudź się, bo być może troszkę spokój i cisza uśpiły cię. Hej, pobudź się, bo Chrystus powraca. Niech te myśli utwierdzone mocą Ducha Świętego będą w naszym życiu skuteczne. Amen.